Rok nam się kończy. Był to bardzo, bardzo fajny rok, pracowity. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak pracowity, ale był bardzo pracowity. Na kolejny rok będzie jeszcze bardziej pracowity. Boję się trochę tego następnego roku, bo jest tego bardzo dużo. Ale będzie fajnie. Ja zawsze daję radę, zawsze daję z ciebie wszystko. Wsadzam w moją pracę dużo serca. No tak, daję całego siebie. Staram się, żeby te filmy były mocno filmowe, miały, po prostu były inne, bo no tak, muszą być inne, żeby się wyróżniały, więc staram się robić takie filmy, które się wyróżniają. Dzisiaj mam dla Was nowy film, troszkę inny niż te ostatnie wszystkie filmy, które były. Powiemy teraz o 5 rzeczach, które moim zdaniem powinny się znaleźć w aucie takim turystyczno-overlandowo przeprawowym, bo tak bym to nazwał. Może wiadomo, nie u każdego, bo każdy ma inne zapotrzebowania i inne jakieś cele w swoim, w budowaniu swojego auta, w tym co chce osiągnąć, gdzie chce pojechać takim autem, ale ja powiem o 5 rzeczach, które moim zdaniem w tym aucie są trafione w punkt. Wiadomo, że kwestia opon, zawieszenia, czy to są MT-ki, AT-ki, agresywne opony, czy zawieszenie to jest jakiś biedalicz, czy to zawieszenie za 15 tysięcy, czy za 20 tysięcy, czy są stalowe zderzaki, czy nie są, czy są plastikowe zderzaki oryginalne, to już jest kwestia indywidualna. Każde auto robi pod siebie, według własnych potrzeb i według tego, jak zamierza jeździć. Moje auto jest wyposażone w stalowe zderzaki z przodu, z tyłu, w progi, ma agresywne opony, mimo że jeżdżę tym autem bardzo dużo na co dzień, bo średnio 30-40 tysięcy kilometrów rocznie robię, więc to jest dużo, jak na takiego, no jak na takie auto, tak, to jest dużo. Wiadomo, to jest kwestia indywidualna, tutaj każdy ma swoje jakieś swoje kierunki, o tym już były filmy, rozmawialiśmy o tym, więc nie będę się powtarzał. Pierwszą taką rzeczą, która się powinna znaleźć w aucie właśnie takim turystyczno-przeprawowym, to jest wyciągarka. Tak naprawdę wyciągarka zastępuje nam wiele, wiele rzeczy. Nie musimy wozić w aucie trapów, masy lin, wiele jakichś, nie wiem, szczekli, pasów. Oczywiście no, pas do drzewa zawsze jest potrzebny, zawsze powinien być w aucie, bo to jest nieodłączny element wyciągarki, więc pas do drzewa zawsze. Ja jeszcze używam takiego pasa obciążeniowego, że w razie, gdy po prostu holuję, wyciągam auto na jakimś takim no, z cięższego terenu, to zakładam taki worek, który w razie pęknięcia liny spowoduje, że nie napadnie na ziemię, nie odbije się gdzieś od, nie wiem, nie wpadnie w auto, czy nie uderzy w kogoś, chociaż na syntetyku to i tak się rzadko zdarza, ale ja używam, jest to bezpieczne, fajne i fajne, polecam to wozić w aucie i używać. Wyciągarka to jest kwestia indywidualna, czy to będzie, nie wiem, mechanik, hydrauliczna wyciągarka, elektryczna, tania, droga, chińska, no to już jest kwestia budżetu, i zapotrzebowania. Ja oczywiście tutaj założyłem taką troszkę lepszą wyciągarkę, nie oszczędzałem i w sumie nie żałuję, bo wyciągarka działa naprawdę przez rok czasu. Wyciągała bardzo, bardzo, bardzo mocne wklejki i jest to naprawdę fajna wyciągarka. No ale są też inne na rynku, także to ja nie będę tutaj polecał Comapa, chociaż polecam, bo jest naprawdę mega, robi robotę. Jest dość duża i na pewno nie wejdzie wiele aut, gdzie jest mało miejsca. To od razu mogę powiedzieć, że ten model, czyli Seltz W1, jest kawał, po prostu kawał wyciągarki, dużo większa niż inne konkurencyjne wyciągarki. Fajna rzecz w tej wyciągarce jest to, że jest hamulec poza bębnem, więc to jest też super, super sprawa i w ogóle wyciągarka jest mega mocna, ona potrafiła 1,5 godziny wyciągać duże auta, takie po 3,5 tony wklejone gdzieś do samej podłogi i nawet się nigdy nie zagrzała, więc polecam, ale nie jest to absolutnie reklama, bo nikt mi za to nie płaci. Ale ja jestem zdania, że lepiej kupić dobrą wyciągarkę, która posłuży wiele, wiele lat, która nas nigdy nie zawiedzie, bo wiadomo jak jest z tymi tanimi wyciągarkami, zawsze przestają działać wtedy, kiedy powinny, nie? Czyli najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy wklejeni i taka wyciągarka nie działa. Miałem kiedyś tutaj hydrauliczną wyciągarkę, jeździła w tym aucie bardzo długo, była bardzo mocna, jednak była bardzo wolna i wymagała wiele takich zmian. Tutaj właśnie pod maską, żeby ta wyciągarka była napędzana hydrauliką, a niestety tutaj jest bardzo mało miejsca pod maską, więc usunęliśmy tą wyciągarkę, zastąpiliśmy ją elektryczną wyciągarką. Drugą rzeczą, która według mnie jest
z jedną, no jest po prostu na drugim miejscu w tym aucie, jeżeli chodzi o modyfikacje, to są osłony. Tych osłon może nie ma aż tak dużo, bo skrzynia i tak dalej nie jest osłonięte, ale mamy tu osłonę chłodnicy i mamy osłonę pod mostem, która jest przykręcona do wahaczy. Jest to osłona w maszynie nieresorowanej. Osłona chroni wszystkie drążki. Tutaj w tym aucie mamy wszystkie drążki z przodu, więc ona osłania wszystkie drążki. Mamy dokładnie 3 drążki. Bez tej osłony co wyjazd, jakiś taki cięższy, ja bardzo lubię jeździć po kamieniach, po takich cięższych przeszkodach i po prostu te drążki się zawsze gięły. A teraz od kiedy jest ta osłona, zresztą widać po śladach na tej osłonie, po prostu ona robi mega, mega robotę. Naprawdę jestem z tej osłony bardzo zadowolony, bo dzięki jej każdy wyjazd jest praktycznie bezawaryjny. Nie rozumiem, że robi też jako ślizg, bo ona wcale nie obciąża nam tutaj, nie obniża nam jakiegoś kąta natarcia, bo w tym aucie i tak most jest mocno cofnięty do przodu, więc kąt natarcia mamy bardzo dobry, jak na takie auto. Ale właśnie przez to, że mamy tutaj jakby jednolitą płytę, to dużo, dużo polepsza tutaj właśnie możliwości techniczne, ślizganie się między innymi przeszkodami. Naprawdę ta osłona jest zrobiona mega pancernie. Robi ją Radzikone, mogę oczywiście pochwalić, bo odjebał tutaj kawał dobrej roboty na tych osłonach, zresztą w ogóle przy tym aucie. I naprawdę jest to takim moim zdaniem must have, szczególnie jak ma się właśnie drążki z przodu, czy nawet w sztywnym moście. Chociaż no może w patrolu by to nie robiło, czy w jakimś innym aucie, bo tam nie ma takich kątów natarcia, więc pewnie by może pewnie nawet na pewno by przeszkadzało. Tutaj robi to mega, mega fajną robotę. Także to jest druga rzecz, taka moim zdaniem must have. Kolejnym takim elementem, który osłania to auto przed uszkodzeniami, są te, jak to się nazywa, roll bumpy, cage bumpy, no nieistotne. Osłania to tutaj tą tylnią część budy, która zawsze, jak nie było tego, zawsze była poobijana bardzo mocno, po prostu co teren, co jakiś większy wykrzyż między drzewami, no tutaj karoseria zawsze dostawała mocno po dupie. Dzięki temu mam spokój. To już naprawdę wiele razy mi uratowało sytuację, że powiedzmy nie pękła mi szyba, czy tutaj nie było jakieś duże miotki, bo oparłem się kilka razy na jakichś takich grubszych tematach i naprawdę mega, mega stabilna robota, mega, no robi to robotę. To jest połączone tutaj razem z tyłem, gdzie mam mocowanie koła zapasowego, bo w Forerunnerze koło jest pod spodem jest butla, więc koło teraz poszło do tyłu. Oczywiście jest to takie też wzmocnienie, bo sam ten element po prostu jest ciężki, koło jest ciężkie, a rama w Forerunnerze jest cienka, więc to wszystko pracowało, więc teraz ładnie się wszystko połączyło. Docelowo chcę jeszcze takie coś zrobić z przodu. Robi mi to Marcin z Press Offroad 4x4, także Marcin tutaj zrobił kawał dużo dobrej, fajnej roboty. To samo zrobimy kiedyś z przodu, zobaczymy, na razie nie ma czasu auta odstawić, bo ja tam auto jeżdżę na co dzień i jakoś nie mogę sobie pozwolić na jakieś dłuższe przestoje, żeby to auto gdzieś stało i tam coś się przy nim robiło. No, ale tak czy siak, prędzej czy później będę musiał coś z tym zrobić. Numerem 3 według mnie w aucie takim właśnie typowo, a w aucie, który robi większe przebiegi, jeździ na dalsze wycieczki, jest siedzisko kierowcy. No, w Toyocie ogólnie jest wygodny fotel, fabryczny fotel z Forerunnera czy tam z Hiluxa jest wygodny, dość taki miękki, ale tu jest podłoga bardzo, bardzo płaska, więc siedzi się jak po osobówce, więc jest dosyć wygodnie, są różne regulacje. Jednak moje plecy są bardzo wrażliwe na siedzisko, więc była okazja kupić fotel Recaro ortopedyczny. I faktycznie ten fotel sprawia, że można tym autem jechać sobie 8 godzin i wysiąść z tego auta bez bolących pleców. Mamy tutaj różne regulacje, od grzania po wentylację, po różne regulacje lędźwi w dwóch płaszczyznach, także do wyboru, do koloru. Jest to twardy fotel, ale bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Troszkę kubełkowaty, mi się w tym fotelu osobiście bardzo, bardzo fajnie jeździ.
Można sobie oczywiście foteli, oczywiście wybór foteli to jest indywidualna sprawa. Można sobie zostawić oryginalny fotel, można sobie założyć fotel, nie wiem, z Audi jakiś lepszy, czy z jakiejś Mazdy. No jest masa foteli. Tu była okazja za dobre pieniądze kupić ładny, niezniszczony fotel, więc kupiony. Delikatne przeróbki, mocowania fotela i fotel jest na aucie. Jeździ i się fajnie sprawdza. Ja polecam, jest to numer 3, jeżeli chodzi o modyfikacje w tym aucie. Kolejnym taką fajną modyfikacją u mnie to jest numer 4, to jest komputer pokładowy. Ja mam tutaj komputer polskiej produkcji. On w tym aucie jest już dość długo, chyba 8 lat bodajże. Na tym komputerze możemy sprawdzić sobie wiele, wiele fajnych informacji. Co, tak jak na przykład u mnie, gdzie ja jeżdżę na gazie i potrzebuję wiedzieć, jakie mam spalanie, ile mogę przejechać jeszcze na paliwie, jak daleko mogę dojechać, zmierzyć sobie tripy, zmierzyć sobie wiele, wiele fajnych rzeczy. Nie będę teraz o tym mówił, bo tego jest dużo. Mamy tutaj też metrometr, to się przydaje czasami w rajdach, temperatury najróżniejsze, ładowanie oczywiście, no ale główną, taką najważniejszą rzeczą to jest spalanie. Ten komputer przelicza spalanie na godziny, na kilometry, średnie, od punktu A do punktu B. Mamy tutaj, tak naprawdę jest to pełnowartościowy komputer, który mamy nawet w nowoczesnych autach. To jest polska produkcja UKP, chyba pierwsza albo druga generacja tego, teraz już są nowsze. Bardzo, bardzo fajne urządzenie. Polecam, bo jest to niezastąpione. Moim zdaniem powinno być to, u mnie jest to numer 4, ale powinno znajdować się to w każdej terenówce, która, szczególnie tej, co jeździ na gaz. Bo to dużo, dużo ułatwia. Spalanie pokazuje po skalibrowaniu praktycznie, granica błędu to jest do 1,5 litra. Także praktycznie idealnie. No i został na numer 5. I tutaj tak nie do końca byłem pewny co. Czy blokada, czy zabudowa, czy oświetlenie jakieś robocze typu panel LED, czy cokolwiek, co nam oświetli gdzieś drogę, gdzie jest ciemno, w lesie, czy gdziekolwiek na trasie. No nie do końca wiem tak naprawdę, bo to wszystko jest tak jakby pokrewne, ale chyba jednak blokada. Zabudowa jest fajna, bo jak mamy zabudowę, to wszystko jest w miarę tak ułożone w tym aucie, nie lata po tym bagażniku z miejsca na miejsce. Można się w takiej zabudowie, jak jest zrobiona, wyspać, położyć się, odpocząć, cokolwiek. Ale jednak numer 5 to jest blokada. Przynajmniej jedna, a najlepiej dwie. Blokada, w tym aucie jest działająca blokada z tyłu, oryginalna toyotowska blokada przerobiona na kompresor. Mamy blokadę z przodu, która raz działa, raz nie działa. Docelowo będzie zastąpiona blokadą pneumatyczną, która już jest zrobiona. Radzik zrobił fajny silniczek do tego mostu, którego nie było w sprzedaży nigdzie, bo tutaj są dwie tylnie główki oryginalne z 90 w mostach, czyli mamy z tyłu tylnia główka z 90 i z przodu też jest tylnia główka z 90, przez co jest bardzo mało miejsca między wahaczem a wejściem na blokadę. Oczywiście można założyć elektryczny silniczek, który jest tutaj, on raz działa, raz nie działa. Ja nie lubię elektryki, więc ten silniczek będzie wymontowany i będzie zastąpiona przesuwka, będzie blokada zapinana kompresorem. Gdy posiadamy blokadę, to nie musimy tak katować auta. Zapinamy sobie blokadę, delikatnie, technicznie próbujemy podjechać, zazwyczaj się to sprawdza. Jeżeli jest ślisko, to troszkę więcej gazu, ale zawsze blokada sprawi, że zajedziemy trochę dalej. Jednak nie w każdym aucie jest duży wykrzyż, dobra trakcja, więc blokada sprawi, że jednak tej trakcji zawsze będzie trochę więcej. Osobiście uważam, że blokada, przynajmniej jedna, powinna być w każdej terenówce.
Czy to będzie elektryczna, czy to będzie pneumatyczna, to już jest kwestia indywidualna. Ja jestem zdania, że pneumatyczna jest mniej awaryjna, więc tutaj są docelowo blokady pneumatyczne. Gdy mamy blokadę, zazwyczaj mamy kompresor. A gdy mamy kompresor, możemy sobie zrobić wyjście na pompkę. I tak mam w tym aucie. Uwierzcie mi, że kilka razy po jakimś tam upalaniu, gdy wieczorem zostawiłem auto pod domem, rano budzę się, chcę iść do pracy, patrzę, jest flak. Gdzieś było to, powchodziło między rant, czy nawet, nie wiem, opona przebita, czy cokolwiek. Kompresor, 2 minuty, pompuję, jadę do pracy, później wulkanizacja ewentualnie, czy tam przemycie rantu i mamy sprawę załatwioną. Bez kompresora można byłoby jakieś przenośne na zapalniczkę i tak dalej, ale wbudowany, który jest w aucie, można wykorzystać do właśnie do tego. Przy okazji też służy mi to czasami do odkurzania sprzętu po jakimś filmowaniu na rajdach, więc 3 w 1. Tak się zastanawiam teraz, czy blokada nie powinna być na pierwszym miejscu? No dobra, nieistotne. To niech ta lista tych 5 rzeczy nie będzie listą, która jest po kolei. Po prostu 5 rzeczy, które moim zdaniem powinny być w każdej takiej lepiej doposażonej terenówce. A tak na zakończenie już chciałbym Wam wszystkim widzom moim, ale nie tylko, każdemu, kto wpada na ten kanał i ogląda filmy, życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo fajnych offroadowych przygód, bez awaryjnej jazdy, bezpiecznej, przede wszystkim bezpiecznej, żebyście zawsze dojeżdżali do celu, bo to jest chyba najistotniejsze, żeby zawsze dojechać do celu, bo zawsze ktoś gdzieś na nas czeka, więc tak, to przede wszystkim. No i oczywiście bez awaryjnej jazdy, niech nasze auta się nie psują, niech nasze sprzęty zawsze jeżdżą bez awaryjnie, chociaż czasami awarie są fajne, uczą poznawać nasz sprzęt, nasze możliwości, możliwości naszego sprzętu. Więc wszystkiego dobrego, do zobaczenia w nowym roku na różnych imprezach, różnych rajdach, różnych wyjazdach w teren, bo będzie tego dużo, nawet bym powiedział, że bardzo dużo, więcej niż w tym roku, a w tym roku było dużo, za rok będzie jeszcze więcej, więc jest duży progres. Także no ja się z tego cieszę, mam nadzieję, że Wam te relacje z rajdów i te filmy, które robię, też się podobają. I jeszcze jedna ważna rzecz. Macie jakąś fajną furkę? Taką naprawdę fajną, którą byście chcieli pokazać w historii jednego auta? Piszcie na maila, który jest w opisie filmu, bo będę szukał 2-3 aut w styczniu, w lutym, żeby nakręcić taki film. Fajnie, jak będziecie mieć czas w tygodniu, jesteście cokolwiek z Wrocławia, to jeszcze lepiej. Także piszcie, bo dawno nie było historii jednego auta. 2 auta już czekają, ale potrzebuję jeszcze 2-3 aut. Także czekam na Was. A już na koniec chciałem wszystkim podziękować za to, że kupili te kalendarze. 150 sztuk rozeszło się bardzo, bardzo szybko po Polsce, po Europie. Paczki na Europę jeszcze czekają, kurierzy nie odbierają paczek, także trzeba chwilę będzie poczekać. Nie na pewno na nowy rok nie dojdą, ale po nowym roku dojdą te paczki do Was, są już nadane, tylko czekają na odbiór kurierów. Także mam nadzieję, że kalendarze się podobają, są zrobione naprawdę na wysokiej jakości produkcie, na wysokiej klasy papierze, drukowane na 7 atramentach, więc będą służyć przez cały rok. Można sobie później te zdjęcia wyciąć, wstawić sobie w ramkę, bo są naprawdę, moim zdaniem, ładne. Ewa się postarała. Także... A, jeszcze jedna rzecz, bo dostaję dużo jeszcze maili w sprawie tych kalendarzy, także... Po nowym roku wypuścimy jeszcze 50 sztuk, także jeżeli będzie jeszcze ktoś chciał, mamy jeszcze 20 sztuk dostępnych kalendarzy. Piszcie, w opisie filmu jest informacja, jak to zrobić, gdzie napisać. No, jeszcze z tego wszyscy. Na kalendarzach oprócz fajnych zdjęć są terminy różnych imprez. Dokładnie nie pamiętam, ile tam jest tych dat wpisanych, ale chyba ze 25, czyli 25 imprez. Na większości imprez będę filmował, także jak będziecie jechać w tych imprezach, się pewnie spotkamy. Także tak, chcecie, jest jeszcze 20 do wzięcia. Zapraszam.